Nadajnik zdalnego sterowania przeznaczony do współpracy ze wszystkimi odbiornikami systemu F&Wave. Nie wymaga podłączenia zasilania 230 V. Zasilany z baterii CR2032. Tak to może wyglądać na ścianie w mieszkaniu. Nadajnik pięcioprzyciskowy jest przeznaczony do montażu w puszce podtynkowej FI60. Jest to płytka drukowana z baterią i zaciskami. Opisany każdy zacisk. Do montażu wymagane jest jedynie użycie łączników monostabilnych. Mogą być tak zmontowane jak na filmie lub w ramce pięciokrotnej. Można wykorzystać tylko część wejść do takiego nadajnika lub wszystkie. Z każdego łącznika monostabilnego wyprowadzone są po dwa przewody, które połączymy według schematu do nadajnika. Aby połączyć taki nadajnik z łącznikami, najpierw połączymy wszystkie przewody po jednym przewodzie z każdego łącznika razem. Na filmie mam kolor niebieski, ale to może być dowolny kolor. Nie musimy w ogóle patrzeć, jaki jest kolor wychodzący. Ważne, żeby było po jednym przewodzie z każdego łącznika. Łączymy te przewody razem i będzie to nasz przewód przyłączony do zacisku COM. Tutaj nie można się pomylić. Drugi zacisk to będzie przewód, który biegnie z łącznika wyłącz i do zacisku tak samo oznaczonego. Następny zacisk załącz z łącznika o tej samej nazwie. Te łączniki, te dwa wejścia załącz-wyłącz posłużą nam do wyłączania wszystkich odbiorów sparowanych z tym nadajnikiem. Naciśnięcie przycisku ON zawsze włączy nam wszystkie odbiorniki z nim sparowane, a naciśnięcie przycisku OFF zawsze wyłączy sparowane odbiorniki. Przyciski lokalne działają trochę na innej zasadzie. Jedno naciśnięcie załączy, drugie naciśnięcie wyłączy. Przy ON, OFF jest trochę inaczej. Czyli możemy zamontować taki wyłącznik przy drzwiach wejściowych i gdy wychodzimy z domu, naciskamy przycisk wyłącz i wyłączą nam się wszystkie urządzenia elektryczne, które powiązane są z odbiornikami zdalnego sterowania.
I tak oto połączyliśmy nadajnik z łącznikami. Teraz tylko wystarczy wszystko poukładać w puszce. Dobrze też jest zdemontować zaciski rozporowe, aby nie uszkodzić nadajnika. Łącznik zamontujemy na śrubach, które są w puszce. Skręcamy wszystko i za chwilę wypróbujemy cały układ. Użyję do próby przekaźnika bistabilnego podwójnego, który sparujemy z tym nadajnikiem pięcioprzyciskowym. Naciskamy przycisk programowania, obwód się zaświeca, naciskamy przycisk S1, obwód mrugnął i obwód numer 1 przekaźnika bistabilnego sparowany. Teraz obwód numer 2, dwa razy trzeba nacisnąć przycisk programowania i potem łącznik S2. Przyciski OFF-ON parowane są razem, to znaczy gdy sparujemy przycisk OFF, automatycznie przycisk ON jest sparowany. I teraz drugi obwód. Powtarzamy czynności. I tak oto mamy nadajnik pięcioprzyciskowy z odbiornikiem sparowany. Oczywiście taki nadajnik możemy sparować z wieloma odbiornikami. I tak oto nasz układ działa. Dziękuję za uwagę.